Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o takim w zasadzie bardzo specjalistycznym narzędziu zegar On się fachowo nazywa balans-waga. Po polsku to by był wyważnik wrzeciona. I tu o to chodzi, że już opowiadałem Państwu niejednokrotnie o zegarach. Był taki odcinek numer 629, gdzie opowiadałem o wahadłach zegarowych. No ale jednym z regulatorów mechanizmów zegarowych może być też balans, czyli takie koło, które powoduje, że zegar równomiernie chodzi. I teraz, im lepiej to koło jest wyważone, to wtedy będzie zegarek dokładniej chodził. Może zacznę od tego, że tak. Największy balans, jaki tutaj mogę Państwu pokazać, to jest taki model tutaj tego, mocowania balansu tego inka bloka, ale to kółko, którym ja tutaj kręcę, to to jest normalnie balans. W takim technicznym zegarku, to ten balans możecie tutaj Państwo zobaczyć. Też właśnie jest sprężyna taka, nazwijmy to włosowa, tu jak akurat jest trochę grubsza. I to kółko, to to jest ten balans. Oczywiście mogę też wziąć mechanizm. To akurat jest mechanizm, który napędza rejestrator, ale ja go tak nakręcę, to mam nadzieję, że panu się uda tutaj pokazać. Jest tu takie koło, które bardzo, bardzo szybko lata. I to koło to, to jest właśnie ten najważniejsza rzecz w tym zegarku, czyli jest to koło balansowe. No i teraz to koło balansowe wiadomo, że im zegarek jest mniejszy, czyli na przykład taki jak zegarek naręczny, to to koło jest bardzo malutkie. Ale na przykład w budziku to koło już jest troszeczkę większe. I proszę zwrócić uwagę, tutaj w takim specjalnej mackach, w takiej ósemce, mam włożone koło balansowe na osi, i teraz mogę sobie o na przykład tym pokręcić. I teraz, żeby to koło wyważyć, to muszę mieć tak zwaną balans wagę. No, taką jedną z większych balans wag, to to jest taka waga, która tutaj leży. I tu. Proszę zobaczyć, na, tej, na tych szczękach tutaj mogę oprzeć to koło balansowe. Ono oczywiście trochę krzywo teraz stoi, ale tu o to chodzi, że pokręcając tym kołem, możemy sprawdzić, w którym miejscu jest punkt ciężkości, który nie pasuje cały na obwodzie, i poprzez takie wkręcenie maluteńki śrubek lub wywiercenie otworu możemy wyważyć ten balans. Może kierowcom łatwiej będzie to zrozumieć, jak się zmienia dętkę, oponę, czy w ogóle oponę i się daje koło do wyważenia, to ten pan jakby to powiedzieć, zakłada takie ciężarki ołowiane, żeby to koło było dobrze wyważone. I tu jest podobna sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, ja tutaj zatrzymam to koło. Nie wiem, czy panu się uda tutaj zrobić i widzi pan tam na obwodzie takie śrubeczki malutkie, takie łebki od śrubek i one właśnie przez wkręcanie głębiej lub płyciej, można to koło dokładnie wyważyć i ilość tych śrubek świadczy o dokładności tego koła. Tak jak wspomniałem, ten e, e, bardzo istotną rzeczą w tych właśnie w tych balanswadze jest są te szczęki. To się nazywają ostrza wyważnika. Tutaj są stalowe, na pewno wysokiej klasy stali, i to jest bardzo dokładnie zrobione, ale są też takie fabryczne, bardzo drogie wyważarki balansu, które mają z kamieni szlachetnych zrobione te ostrza. No i nie ukrywam, że akurat parokrotnie stanęły takie wyważarki na mojej drodze, ale były po prostu bardzo drogie. Uwielbiam wyważarki robione. Jako nauka zawodu zegarmistrza. Młodzi ludzie ucząc się zawodu muszą zrobić sztukę czeladniczą, muszą zrobić sztukę mistrzowską i często sami wykonywali takie właśnie balans wagi. To jest balans waga, która nie jest zrobiona przez fabrykę, tylko jest zrobiona przez ucznia zegarmistrzowskiego lub ewentualnie zegarmistrza na własne potrzeby. Jeżeli nie stać go było lub nie widział potrzeby, żeby taką bardzo dokładną wyważarkę posiadać, ponieważ spora część historii zegarmistrzostwa to są już gotowe części, gotowe fornitury i one już były powyważane, więc zegarmistrz nie musiał tego robić. Ale jeżeli się zmienia oś balansu, robi się nową oś balansu, na przykład z nowymi czopami, to trzeba później ten balans wyważyć, i właśnie do tego są te balans wagi. Pokazuję kolejne. Z mojej kolekcji właśnie te balans wagi, które jakby to będzie najbardziej mnie cieszą, bo każda jest inna i wiadomo, że każdą zrobił ktoś osobno. Mam ich parę sztuk i tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo z nich się cieszę, bo to są przedmioty jednostkowe to nie są przedmioty wykonane przez fabrykę ale jednocześnie widząc kształt tego proszę sobie wyobrazić ile pracy musiał włożyć taki zegarmistrz który wykonywał te no i oczywiście takie dwie które też bardzo bardzo lubię na takich specjalnych stojaczkach też bardzo bardzo ciekawe i to cały czas to co państwu pokazuję to są tak zwane balans wagi i które są tematem, jakby to powiedzieć, dzisiejszego odcinka. Także, polecam. Był już kiedyś nakręcony film o wahadłach, który ma numer 629. No a tutaj mamy odcinek, który w zasadzie opowiada o balansie, ponieważ istotą balans wagi jest właśnie to takie maleństwo, które się tutaj, tutaj bardzo, bardzo szybko kręci i dzięki temu. Mechanizm zegara chodzi stosunkowo dokładnie. Im dokładniej jest wykonany balans, bywają balansy ze złota, bywają całe mechanizmy złote. Oczywiście, kamienie są szlachetne, jeżeli chodzi o kamienie. No, dzisiaj mamy już kamienie syntetyczne, ale w każdym razie, im jest coś precyzyjniej wykonane, tym jest dokładniejsze. No, i nie ukrywam, przez to droższe. Dziękuję.